nowy przegląd tradycji wielkanocnych. Cieszę się, że tak licznie zgromadziliśmy się tutaj, że tak licznie Państwo przybyli na to wydarzenie, którego organizatorami oprócz mojej skromnej osoby jest również Starostwo Powiatowe i Gminny Ośrodek Kultury. Dziękuję za zaproszenie. Gratuluję oczywiście tego, że już jest to 10. jubileuszowe nasze spotkanie tutaj przedświąteczne. Pamiętam, jak spotykaliśmy się wcześniej, nawet zwróciłem uwagę do pana dyrektora, że chyba inna scena była, inaczej byliśmy ukierunkowani. Ja się bardzo cieszę, bo możemy się spotkać, możemy porozmawiać, możemy przede wszystkim cieszyć się naszą polską tradycją i to jest chyba najważniejsze przed nami, najważniejsze święta dla każdego katolika, dla każdego chrześcijanina, święta wielkanocne. I z tej okazji, szanowni państwo, chciałem państwu złożyć najlepsze życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy, żeby ten zmartwychwstały Chrystus błogosławił dla państwa rodzin, dla gminy Sosnówka, dla powiatu bialskiego. Bardzo się cieszę, że wspólnie z gminą Sosnówka, powiat bialski, już po raz 10, jak pan poseł powiedział, jubileuszowy, organizuje spotkanie tradycji wielkanocnych w powiecie bialskim. Tradycje wielkanocne to to, co przenosimy z domu najlepszego. Często, bardzo często jest to powiązane tradycje i wiara, wiara i tradycje. My, katolicy, chrześcijanie, o tym dużo, dużo wiemy. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego festiwalu po raz 10. A więc pracownikom Starostwa Powiatowego na czele z panią dyrektor i z koleżankami, panu wójtowi, pani dyrektor GOP-u i wszystkim wam państwo, żeście przyjechali, że nie szczędzicie trudu, żeby w niedzielne popołudnie, prawdopodobnie śnieżne za chwilę, przyjechali się tutaj z całego powiatu, żeby pokazać to, co z domu wszyscy wynieśliśmy. To, co robili, co pokazywali wam wasi dziadkowie, wasze babcie, prababcie, wasi rodzice. Wy dzisiaj tym wszystkim chwalicie się tutaj nam. Jest dużo mediów, więc mam nadzieję, że ta dobra nowina, że taki piękny festiwal, niech będzie, tradycji wielkanocnych w Sosnówce jest już po raz 10. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników, podziękować organizatorom, bo nie w każdym powiecie jest taki przegląd. My niedługo mamy przegląd wojewódzki, zakończenie konkursu, natomiast to pokazuje, jak piękna jest tradycja tych świąt w powiecie bielskim, że są tutaj ludzie, którzy o tą tradycję dbają, pielęgnują, kultywują i mówiąc szczerze, to widzę, jak ta impreza coraz bardziej nabiera rumieńców, bo ona jest z roku na rok piękniejsza. Niedługo to chyba i tej sali gimnastycznej zabraknie, bo mamy bardzo dużo tutaj uczestników i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim organizatorom, którzy się przyczynili do tego wydarzenia, a także dziękuję uczestnikom, bo zawsze to powtarzam, że jeżeli chodzi o tradycję ludową, tradycję tutaj związaną nie tylko ze świętami wielkanocnymi, ale także w szerokim aspekcie, powiat bialski jest chyba jednym z liderów w województwie lubelskim, bo widać to ich zaangażowanie i władz samorządowych i powiatowych, a także dyrektorów, którzy zawsze tutaj uczestniczą w naszych spotkaniach, szkoleniach. Także gratuluję tego jubileuszu i życzę kolejnych sukcesów. Podczas dzisiejszego przeglądu zostaną rozstrzygnięte konkursy na palmę i pisankę wielkanocną oraz na stół wielkanocny. Do konkursów na palmę i pisankę wpłynęło 123 prace. Jeśli chodzi o konkurs na stół wielkanocny, zgłoszono 5 stołów. O tytuł najlepszego powalczy Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy Dużej, gmina Tuczna. Brawo. Klub Senior Plus w Międzylesiu, gmina Tuczna. Koło Gospodyń Wiejskich w Koszołach, gmina Łomazy.
Koło Gospodyń Wiejskich, Cieleśnicy, Pałac, gmina Rogitno. Oraz Koło Gospodyń Wiejskich, Pochorylanki, gmina Sosnówka. Szanowni Państwo, oprócz prac i stołów konkursowych, po drugiej stronie naszej sali odbywa się kiermasz ozdób, dekoracji i słodkości wielkanocnych. W tym roku mamy zgłoszonych 16 stoisk, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie dzisiaj coś dla siebie. Szanowni Państwo, to już 10. edycja, kiedy spotykamy się na przeglądzie tradycji wielkanocnych. Dzisiaj taka refleksja mnie rano złapała, że to, szanowni Państwo, dzięki Wam, to Wy tworzycie to wydarzenie. Bez Was ta sala była pusta. To Wy tworzycie to wydarzenie i bardzo się cieszę. My jako organizatorzy, wychodząc do Państwa z propozycją jakiegoś wydarzenia, oczekujemy odbiorcy. I właśnie to Wy jesteście tymi odbiorcami. I od 10 lat widzę, jak ten przegląd rozrasta się. Co roku ta sala wypełniona jest po brzegi uczestnikami. I z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować osobom, które wystawiają swoje prace konkursowe, które robią stoły wielkanocne. Naprawdę ogrom pracy wkładają w przygotowanie tych stoisk. Osoby, które przygotowują kiermasze, pokazują swoje rękodzieło. Także ogromne tutaj wielkie brawa dla wszystkich. Dziesiąty już jubileuszowy powiatowy przegląd tradycji wielkanocnych. Gdyście zaczynali, panie wójcie, chyba nie domyślaliście się, że ten przegląd może przebrać tego typu wygląd, ramy i być tak wielkim przeglądem, na który trafiają również zespoły, pisanki konkursowe, stoły wielkanocne, nie tylko z powiatu bialskiego, ale również powiatów ościennych. Tak, oczywiście. Dzień dobry. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Uważam, że naród polski ma piękną tradycję. Trzeba ją kultywować, trzeba ją przekazywać młodym, tak żeby oni mieli okazję też to poznać. A to, że ludzie oczekują, ludzie chcą tego typu wydarzeń, to widać po tym, co robimy. To nie tylko przegląd tradycji wielkanocnych, ale też wprowadziliśmy również przegląd kolęd, który cieszy się bardzo ogromnym, z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Natomiast tutaj mamy morze ludzi, no nie oszukujmy się, jest naprawdę z roku na rok coraz więcej. Sala pęka szwach, mam nadzieję, że tendencja zostanie utrzymana i kolejne przeglądy będą również atrakcyjne i również miały szerokie grono odbiorców. Mam nadzieję również, że na kolejnych przeglądach również my się będziemy spotykać. Komu warto byłoby podziękować z okazji tego 10. przeglądu? Myślę, że tutaj specjalny ukłon w stronę Joli Mikulskiej. Bez niej, tak jak powiedziała, jest od początku i bez niej te przeglądy by się nie odbyły, więc tutaj wielkie podziękowania w jej stronę. Poza tym dyrektorzy szkół, kupa ludzi, wszyscy pracownicy też mają w tym swój udział. Wszystkim dziękuję bardzo. Dodajmy, że jest to też jedna z form, kiedy dany samorząd, mieszkańcy danej gminy mogą odnaleźć w sobie również no właśnie taką smykałkę i żyłkę do wykonywania czegoś więcej, pracy na roli. Po większości są to przecież rolnicy, ale okazuje się,
że niezłą żyłą złota, w cudzysłowie, jest właśnie rękodzieło. Prace wykonywane w domu, prace, które bardzo często sięgają pamięcią, tradycją właśnie dziada i pradziada. Czy właśnie istnieje, bądź nawet rozwija się moda na twórców ludowych i czy gmina Sosnówka widzi w tym swój potencjał? Pamiętajmy o ogrodach, stamtąd przyszliśmy. Pamiętajmy o przodkach, którzy przekazują nam tą piękną tradycję i my ją tylko kultywujmy i przekażmy to naszym potomkom, żeby oni to też kultywowali, ale tak, tutaj każdy ma szansę się wykazania, czy to jajko, czy palma, czy zaśpiewania, wszystko kulinarnia, także każdy znajdzie jakąś gałąź, dziedzinę, w której mógłby sam się sprawdzić, mógłby się pokazać sobie, znajomym, szerokiemu gronu odbiorców dla całego powiatu. Mam nadzieję, że może kiedyś to będą wojewódzkie również. Wesołych świąt, panie wójcie. Dla pana i na ręce pana, dla całej gminy. Dziękuję bardzo w imieniu swoim, jak również całej gminy. Dziękuję. Ja swoje życzenia jeszcze będę miał okazję mieszkańców przekonać, także troszeczkę później to zrobię, ale dla tych, z którymi nie będę się widział lub którzy nie będą mnie widzieli, to spokojnych, zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych.